Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Medycyna w prosty sposób. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o feochromocytomie. Słowo feochromocytoma składa się z kilku słów. Feo oznacza ciemny, chromo oznacza kolor, cyt oznacza komórka, a omo oznacza guz. Czyli dosłownie feochromocytoma oznacza guz, której komórki zmieniają swój kolor na ciemny. Feochromocytoma to guz, który zlokalizowany jest w nadnerczach. Nadnercza to organ, który składa się z kory i rdzenia. Kora znajduje się na zewnątrz, a rdzeń znajduje się w środku. Feochromocytoma to guz rdzenia nadnerczy. Kora i rdzeń wydzielają różne hormony. Kora wydziela takie hormony jak kortyzol, androgeny i aldosteron. Rdzeń natomiast wydziela hormony takie jak adrenalina i noradrenalina. Hormony adrenalina i noradrenalina zwane są jeszcze katecholaminami. Katecholaminy albo adrenalina i noradrenalina są to hormony walki i ucieczki. To znaczy, że ich stężenie zwiększa się w sytuacji zagrożenia. Hormony te reagują z receptorami alfa i beta adrenergicznymi, powodując objawy albo powodując działanie, które ma pomóc w walce albo w ucieczce. Czyli idąc od góry do dołu, wpływają na takie organy jak oczy, powodując rozszerzenie źrenic, żeby lepiej można było widzieć zagrożenia. Wpływają na takie organy jak serce, powodując zwiększenie pracy serca. Napiszę w skrócie HR od angielskiego heart rate, czyli bicie serca. Przyspieszają po prostu puls. Wpływają również na naczynia, powodując zwiększenie ciśnienia tętniczego. Ciśnienie tętnicze wzrasta, ponieważ hormony te obkurczają naczynia, przez to zwiększa się ciśnienie. Plusik oznacza, że po prostu rośnie. Wpływają również na metabolizm, stymulując produkcję glukozy. Przez to zwiększają stężenie glukozy we krwi. Wpływają również na mięśnie, zwiększając przepływ krwi do mięśni. W sytuacji, gdy będzie feochromocytoma, to wpływ będzie taki sam, tylko wszystko będzie zwiększone. Czyli będzie zwiększone rozszerzenie źrenic, zwiększone będzie tętno, czyli będzie tachykardia, heart rate, zwiększone będzie ciśnienie tętnicze poprzez zwężanie naczyń, zwiększone będzie stężenie glukozy i zwiększony będzie przepływ do mięśni, krwi do mięśni. Jeżeli mówimy o ciśnieniu tętniczym, to sytuacja, gdy ciśnienie będzie powyżej 180 na 120, będzie to stan nagły, który trzeba szybko zmniejszyć ciśnienie tętnicze. Dlatego, że tak wysokie ciśnienie może powodować pękanie tętniczek. Jeżeli tętniczka pęknie w mózgu, spowoduje to wylew do mózgu. Jeżeli pęknie w sercu, spowoduje to wylew do serca, przez to zaburzy pracę tych narządów. I będzie to wtedy stan zagrożenia życia. Dlatego trzeba jak najszybciej obniżyć ciśnienie, jeżeli będzie powyżej 180 na 120. Czynniki, które wpływają na wzrost katecholamin, są to stres, ćwiczenia, a także tyramina, która znajduje się w winie, czekoladzie i serze. Dlatego u osób z feochromocytomą zaleca się unikanie stresu, wysiłku fizycznego, a także spożywania produktów bogatych w tyraminę. Feochromocytoma spowodowana jest przez kilka przyczyn. Najczęściej przyczyna to jest sporadyczna mutacja. Jest to najczęstsza przyczyna feochromocytomy.
Przyczyną jest zespół MEN, a dokładnie MEN 2A i MEN 2B. Zespół MEN to angielski skrót od Multiple Endocrine Neoplasia. Tu N ma być. Multiple Endocrine Neoplasia. Czyli jest to zespół, który charakteryzuje się, że jest wiele nowotworów narządów endokrynnych. W przypadku MEN 2A i MEN 2B najczęstszym nowotworem jest nowotwór tarczycy, ale oprócz tego jest jeszcze właśnie feochromocytoma, czyli nowotwór nadnerczy, a dokładnie rdzenia nadnerczy. MEN 2A nazywany jest jeszcze zespołem Siplea, a MEN 2B nazywany jest zespołem Williamsa. Jeszcze innym zespołem, który zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia feochromocytomy, jest zespół von Lippa-Lindaua. Jeszcze dodam do tego zespołu MEN, że najczęściej spowodowany jest mutacją w genie RET. Czasami pytają to na egzaminie, więc warto wiedzieć, że MEN w mutacja w genie RET. Natomiast zespół von Lippa-Lindaua jest to autosomalnie dominująca mutacja w genie VHL. Charakteryzuje się zwiększoną prawdopodobieństwem występowania nowotworów nerki, a także nadnerczej siatkówki, czyli nadnercza w tym przypadku feochromocytomy. Jeszcze inną przyczyną, która może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia feochromocytomy, jest neurofibromatoza typu pierwszego. Neurofibromatoza, jak sama nazwa mówi, związana jest z nerwami, a także fibro odnosi się do włókniaków, są to po polsku włókniaki. I typ pierwszy jest najczęściej występującym typem neurofibromatozy. Neurofibromatoza również dziedziczy się w sposób autosomalnie dominujący, podobnie jak zespół von Lippa-Lindaua, natomiast mutacja jest w genie NV1. Można łatwo zapamiętać, neurofibromatoza typu 1 NV1, w tym genie jest mutacja. I typowe dla tej choroby są takie plamki na skórze, które wyglądają jakby były koloru kawy, dlatego właśnie nazywa się café au lait. Są to takie kawowo-brązowe plamki na skórze. Oprócz tego są dużo włókniaków na skórze, no i zwiększone prawdopodobieństwo, że wystąpi feochromocytoma. Jak wygląda diagnoza? Diagnoza polega na oznaczeniu poziomu katecholamin. Katecholaminy można oznaczać w krwi albo w moczu. Oczywiście jest zwiększone stężenie katecholamin. Jeszcze inną metodą diagnostyczną może być oznaczenie metabolitów adrenaliny, takich jak meranefryna. I meranefryna oznacza się w moczu. Jest to metabolit adrenaliny. Oprócz tego wykonuje się USG i TK, czyli tomografię komputerową, żeby znaleźć, gdzie znajduje się ten guz, dlatego że feochromocytoma najczęściej dotyczy jednego nadnercza. W 90 przypadkach dotyczy jednego nadnercza, dlatego robi się USG albo TK, żeby sprawdzić, w którym dokładnie nadnerczu. Zaznaczę tutaj jeszcze, że katecholaminy i metabolity adrenaliny, takie jak meranefryna, mają być podwyższone. Jakie jest leczenie? Leczenie polega na stosowaniu blokerów alfa i beta, receptorów alfa i beta, żeby ta adrenalina i noradrenalina nie mogła powodować tych objawów, czyli zwiększone ciśnienie, rozszerzenie źrenic i przyspieszona akcja serca. Warto wiedzieć, że najpierw stosuje się blokery alfa, a potem blokery beta. Dlaczego tak? Dlatego, że blokery alfa odpowiadają za skurcz naczyń, a skurcz naczyń wiąże się ze wzrostem ciśnienia tętniczego. Więc jeżeli zablokujemy najpierw blokery beta, no to ta cała adrenalina, która krąży we krwi,
połączy się z receptorami alfa i spowoduje ostry skurcz naczyń i jeszcze bardziej wzrośnie ciśnienie. A u osób z feochromocytomą i tak ciśnienie jest już bardzo wysokie. Właśnie dlatego, żeby tak się nie stało, najpierw się blokuje receptory alfa, żeby właśnie nie dopuścić do wzrostu ciśnienia tętniczego, a potem blokuje się receptory beta. Czyli najpierw alfa, potem beta. Przykładem receptorów alfa są fenoksybenzaminy. To są blokery receptorów alfa. Natomiast przykładem blokerów receptorów beta jest propranolol. Zawsze można sobie skojarzyć, że coś jest beta blokerem, bo zawsze kończy się na lol. Więc jak jest końcówka lol, to jest to pewnie beta bloker. Innym sposobem leczenia jest jeszcze operacja, czyli po prostu wycięcie nowotworu. Teraz podsumuję to, co powiedziałem. Feochromocytoma składa się z kilku słów. Feo oznacza ciemny, chromo odnosi się do koloru, cyt do komórki, a oma do guza, czyli guz, który zmienia swój kolor na ciemny. Feochromocytoma lokalizuje się w nadnerczach, a dokładnie w rdzeniu nadnerczy. Nadnercza składają się z kory i rdzenia. Kora produkuje kortyzol, androgen i aldosteron, natomiast rdzeń produkuje adrenalinę i noradrenalinę. Adrenalina i noradrenalina nazywana jest jeszcze, te hormony nazywane są katecholaminami. Działają one na receptory alfa i beta i są hormonami walki i ucieczki, czyli ich stężenie zwiększa się w sytuacji zagrożenia. No i właśnie takie stres, czynniki, które mogą powodować wzrost tych hormonów, to jest stres, wysiłek fizyczny, a także produkty bogate w tyraminy, takie jak wino, czekolada albo ser. Jeżeli chodzi o wpływ tych hormonów, no to wpływają na oczy, czyli na rozszerzenie źrenic, no i objawy od razu będą takie, że po prostu będzie wszystkiego więcej niż powinno być w normie, czyli źrenice będą bardziej rozszerzone, wpływa na serce, powoduje wzrost akcji serca, no i objawem będzie tachykardia, czyli nadmierny wzrost częstości serca. Wpływają również naczynia, wkurczając naczynia, co powoduje wzrost ciśnienia tętniczego i objawem będzie nadmierny wzrost ciśnienia tętniczego. I jeżeli będzie powyżej 180 na 120, to trzeba szybko go zbijać, bo może to doprowadzić do pęknięcia tętniczek w ważnych dla życia narządach i jest to zagrożenie życia. Wpływają również na glukozę, powodują wzrost ciśnienia glukozy, więc objawem będzie po prostu nadmierny wzrost stężenia glukozy. Wpływają również na mięśnie, stymulując przepływ krwi przez mięśnie, no i objawem będzie nadmierny przepływ krwi przez mięśnie. Przyczynami najczęściej jest mutacja sporadyczna, czyli po prostu występująca samoistnie, natomiast może być spowodowana w różnych zespołach, czyli w sytuacji, gdy są uszkodzone jakieś konkretne geny, no i uszkodzenie tych genów będzie powodować większe prawdopodobieństwo, że pojawi się feochromocytoma. I tak na przykład, jeżeli uszkodzony będzie gen RET, no to w zespole MEN2A i MEN2B będzie zwiększone prawdopodobieństwo, że pojawi się feochromocytoma. Dla tych zespołów typowych jest również nowotwór tarczycy, czyli najczęściej pojawia się nowotwór tarczycy, ale również może feochromocytoma, dlatego właśnie jest to zespół, że kilka po prostu gruczołów wydzielniczych ma nowotwór w tym zespole. Także zespół von Hippel-Lindau w genie VHL. No i to zespół von Hippel-Lindau jest autosomalnie dominującym. Dziedziczy się w sposób autosomalnie dominujący i wpływa na nerki, nadnercza i siatkówkę, czyli zwiększa prawdopodobieństwo występowania nowotworów w tych właśnie narządach. I neurofibromatoza typu 1 jest spowodowana mutacją w genie HV1, jest również autosomalnie dominująca i typowym objawem są właśnie fibroma, czyli jest to włókniaki, a także kafe au light, czyli takie zabarwienia skóry, które wyglądają jak kolor kawy, mają kolor kawy. No i właśnie jest to taki charakterystyczny objaw, ale oprócz tego może powodować feochromocytomę, czyli nowotwór rdzenia nadnerczy i właśnie dlatego jest to taki zespół ujęty, że jest kilka po prostu objawów. Również jeżeli chodzi o diagnostykę, no to oznacza się stężenie katecholamin, czyli adrenaliny i noradrenaliny w krwi oraz moczu, a także można w moczu oznaczyć metabolity katecholamin, takie jak meranefryna. Oczywiście będzie to wszystko zwiększone. Wykonuje się również USG i TK,
Dlatego, że 90% feochromatytyzmy dotyczy jednego nadnercza, no i się sprawdza, które dokładnie nadnercze ma właśnie ten guz. Jeżeli chodzi o leczenie, stosuje się alfa i beta blokery. Należy pamiętać, że najpierw stosuje się alfa, a potem beta, nigdy na odwrót. Dlatego, że jeżeli zrobi się na odwrót, to można doprowadzić do jeszcze zwiększonego ciśnienia tętniczego, które i tak już jest u takich chorych powyżej normy. No i przykładem alfa blokera jest fenoksybenzaminy, są fenoksybenzaminy, a beta jest propranolol. Można sobie skojarzyć, że LOL, końcówka, no to dotyczy beta blokeru. No i jeszcze innym sposobem leczenia jest po prostu operacja, czyli wycięcia tego nadnercza, no bo pamiętamy, 90% dotyczy tylko jednego nadnercza. Dziękuję za uwagę.